Tymczasem w tym wydaniu wiadomości czas zajrzeć w progi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach, w których bardzo dobrze czują się członkowie grupy teatralnej Wyspa Memchia, a wraz z nią odbiorcy kolejnego poetycko-muzycznego wydarzenia, którego tematem przewodnim była myśl, że czasem chce się do człowieka. Jak mówi sama o sobie, grupa teatralna Wyspa Memchia, dawno nas tu nie było i faktycznie dawno grupa nie występowała przed publicznością, a tęsknota za spotkaniami, jak się okazało, była obustronna i bardzo silna. Oczywistym zatem była mobilizacja w grupie i chęć stworzenia spotkania w oparciu o twórczość Agnieszki Osieckiej. Twórczość bogatą w treści i przekaz. Tematów było bardzo dużo. Taka książka, z której trzeba było wybrać. Ale tematów było bardzo dużo, bo było tak no i groźnie, i śmiesznie, i tak bardzo romantycznie, nostalgicznie. Także było naprawdę wszystko. I smutno, i wesoło. Nawet pornograficznie. A generalnie było tak, jak w tytule. No tak jak w jej życiu. Człowiekowi czasem chce się do człowieka. A temat zrodził się w gruncie rzeczy, jak żeśmy się kiedyś spotkali i mówimy, Boże, nie byliśmy już tyle razy, tyle czasu nie mogliśmy sobie zrobić spotkanie takie najpierw nasze, które jest bardzo ciekawe, bo my się tam nieraz wspieramy ostro. Kłócimy. Zanim coś, że tak powiem, wykiełkuje, no to trochę się te debaty odbywają i rzeczywiście stwierdziliśmy, że takim tematem dobrym właśnie będzie czasami chce się do człowieka. Po takiej długiej przerwie wymuszonej to jest o nas. Sytuacją wyższą. Tak. Na to spotkanie czekała grupa teatralna i licznie zgromadzona publiczność. Trochę liczyłem na to, ale nie, że aż tak. To naprawdę, no, jak gorzej widzę, bo nuty tak zwane w okularach czytam i wtedy trochę gorzej widzę widownię, ale tak na moje uszy to prawie wszyscy śpiewali, cała sala śpiewała z nami. To było cudowne, to jest przecież to jest wielkie przeżycie, wielka radość dla występujących. Super, rewelacja. Coraz więcej osób przychodzi i nowe osoby przybywają, no to chyba troszkę ta fama roznosi się po mieście. Bo tu niemal każdy odgrywa swoją rolę. Oczywiście prym wiedzie Memchia, która starannie przygotowuje program, a przede wszystkim dobiera teksty warte uwagi. Raczej oddajemy też siebie. Swoją naturę przekazujemy, pokazujemy, ale jacy jesteśmy też. Albo jacy chcielibyśmy być. Albo jacy chcielibyśmy być. Albo co już straciliśmy. Ale zawsze no tak było już u nas, że każdy dobierał sobie teksty, które chce czytać, mówić, recytować. Dobiera do siebie, do swojego nastroju akurat, tak po prostu. Co przekłada się na szczerość przekazu i tym samym angażuje się publiczność. Nie wyszłoby tak dobrze, gdyby nie to wnętrze. Biblioteka to jest ogromna pomoc, powiem wam. Nie dość, że robimy to, co chcemy i nie wiem, trochę nieraz pewnie przeszkadzamy i te godziny pracy tutaj przedłużamy, ale to jest klimatyczne wnętrze. Takie programy powinny się odbywać tutaj. Nie ma, śmiem zaryzykować, nie ma w Bartoszycach drugiej takiej sali, takiego pomieszczenia, gdzie by tak brzmiała poezja, gdzie by tak brzmiały poetyckie piosenki. Dlatego koniec wydarzenia zwykle się przedłuża i jest to absolutnie zrozumiałe w kręgu osób zainteresowanych spotkaniem. Dla wszelkich działań związanych co nieco chociaż ze sztuką, czas nie powinien być tak bardzo ważny. To nie jest taśma, tylko to trzeba po prostu jakoś tak widzieć w kontekście chcę i nawet poświęcę swój czas, nawet jeżeli go mam mało. Tymczasem i tak zdecydowanie za mało czasu było, by w pełni przedstawić niezwykłą postać Agnieszki Osieckiej, jej twórczy dorobek, pełen refleksji, ale też żartu i dystansu, który dostrzegła grupa Memchia. My się posiłkujemy cytatami z Agnieszki, no zresztą taki jest program, ale to szczególnie zapamiętałem. Agnieszka sama to powiedziała, nazwała nas mężczyzn ukochaną płcią. Natomiast o sobie, o kobietach wyraziła się też bardzo ciepło, tkliwie powiedziałbym, kobiety za mało kochane. A o różnicy wyraziła się w ten sposób, kobiety i mężczyźni różnią się, ale kobiety jakby bardziej. A i tak mimo różnic wszystkich połączyła twórczość Agnieszki Osieckiej i między innymi jej bal.